Rozsiądźcie się wygodnie, kochani widzowie, w fotelach i oglądajcie jakże ten cudowny odcinek, bo przed wami ja, Tos Szczypson, i jest z nami również Żaba Dave. Woohoo! Elo! Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a jest ze mną Żaba Dave. Po raz kolejny, uwaga, prawda, wychodzi. Jest, ja mam tremę. Ja mam tremę przy występowaniu publicznym. Kurtyna, kurtyna. Proszę wyjść z mojej sypialni. Proszę wyjść z mojej sypialni. Proszę mi stąd, kurde. Co to ma być? Dobra, co do mojego wyra się pakujesz? Dobra, w każdym razie, rozpoczynając jakże ten cudowny odcinek, możecie koniecznie zostawić łapkę w górę. Prawda, ile łapek w górę, Dave? Ty zażądasz. No tak z 5000, no z 5000. No tak z 5000, prawda. Oczywiście daję wam na to 5 sekund, jeżeli nie zdążycie, to strzelam w Dave'a. Dave nie może się ruszać. Kurde, nie rób tego nawet. 4. Zostaw łapę. 3. Zostaw łapę, bo mnie zabije. 2. 1. 0. O, wiesz, kto nie zostawił? Nawet nie chcę wiedzieć. Chyba nie chcę wiedzieć. O ty. Cię zamurował. Nie, no idź mi stąd. Słuchaj, słuchaj, nie, bo musisz wiedzieć, kto nie zostawił łapki w górę. Karolina nie zostawiła łapki w górę. Karolina. I Krzysiu. Krzysiu? A Tomek zostawił? No, Tomek akurat zostawił, ale Krzysiu i Karolina nie zostawili, więc niestety, ale tak jak obiecałem, nie rób tego. Musi zostać dokonany strzał. Co ty masz? Ognista kula. Chyba mamy na to kulę lepsze zastosowanie. Chyba tak. Dobra, weź wiadro, dobra, postaw. Dobra, chodź, okay, lecimy poszpiegować moją siostrę, ale zanim to wszystko, to najpierw wam pokażemy, ile się pozmieniało, bo jojojo, ale się pozmieniało, patrzcie. Ulice zaczynają się powiększać z dnia na dzień, no bo to prawda, tutaj boły budownicze zaczynają pięknie to budować. Jak widzicie, powstał stacjonarny chef shop, aczkolwiek nie wiemy, czy będzie on tak wyglądał przez cały czas, ponieważ tak, no... Powiem szczerze, no mi się nie specjalnie podoba. Dawid, prawda, tu czeka na przystanku, to co, czekasz na busa? Tu w ogóle trzeba zrobić połączenie, bo patrz, ta droga się tam kończy, ale ją by może było pociągnąć i zrobić drugi przystanek koło... Co? Jesteś duży. Nie jestem duży. Jesteś duży. Nie jestem duży, jestem mały. Chciałbym być jesteś duży. Duży. Jestem mały. No naprawdę jestem... Zepsuło. No to nie wiem, jesteś jakiś zepsuty. Ale może ty widzisz... O kurczę, a może ty widzisz oczami przyszłości? Ej, i faktycznie, ja i w moich myślach widzę twoją siorkę i mnie, To nie, jednak ci się pomyliło. Nie rób tak, nie rób tak, bo się nie spełni. No to będę cię mówił więcej razy. Dobra, no, ale dobra, czekaj. Ja też sobie poczekam, prawda, tu? Ale gdzie ten autobus? Ale czekaj. Jak będzie jechać, to będę wuhu. Dobra. Dobra, autobusie, ale... przybądź. Czekaj, da się tym, nie, tym się nie da rzucać, tym się da tak, lepiej nie, jednak nie, nie, bo się spali wszystko. Ja wiem, gdzie to można spali wszystko, dobra, chodź, czekaj, nie, chodź tu, tam nie możemy iść. Chodź tu, idziemy najpierw pokazać, jak wygląda, prawda, póki co w środku nasz chef shop. Jak widzicie, nic tu nie ma, ale są schody na górę, bo tu będą nasze biurowce stare, aczkolwiek to może jeszcze troszkę się pozmieniać, ale widzisz, jakie mamy fajne biuro? Chodź tu. To mi się bardzo podoba, poczekaj, idę. Tu, patrz, widzisz? I tu takie dwa biureczka, dobre, prawda? Tu mamy, prawda, balkonik, dobre, tak, żeby widzieć wszystko, co najważniejsze jest na świecie, mamy jakieś, czyli mój domek. Co mamy? Sekretarki jakieś mamy? Nie mamy chyba. A to no nie, będzie trzeba zatrudnić, nie wiem, no możemy zatrudnić moją siostrę, ale pod warunkiem, że nie będziesz z nią. Ale jak mam z nią nie być, w sensie, w jakim sensie? Miłosnym. Wiesz co, myślę, że na sekretarkę mam lepsze tutaj plany. Oj, Dawid, nie podoba mi się to. Dobra, czekaj, bo ja zapomniałem o najważniejszej rzeczy, co? Droga jednokierunkowa. Tak, no jak jeden kierunek tylko jest do szczęścia, żeby wejść na chef shop. O, dokładnie, o tym samym chciałem powiedzieć. Możecie być na chef shopa, prawda? Tutaj mam jakże superanski etui na telefon, prawda? Takie sobie tu możecie kupić chef shopowy telefonik, a możecie sobie kupić kubek, koszulkę, której niestety nie mam, bo jest gdzieś w praniu i się zapodziała, więc aktualnie nie mam mnie w niej, ale... i czekaj, bo trzeba bardzo ważną rzecz wytłumaczyć. Kontaktowaliśmy się w sprawie plecaków i innych takich, okazało się, że nasz wzór, jak widzicie, taki jak jest tutaj, znaczy troszkę podobny, ma jakieś tam swoje wady, które uniemożliwiają zrobienie tych plecaków, haftów i tak dalej, co oznacza, że będzie trzeba na nie troszkę dłużej poczekać, ale spokojnie pracujemy nad tym
jak się tylko pojawiam, to wam oczywiście damy znać. Dobra, czekaj, bo jeszcze jedną rzecz chcę pokazać, a mianowicie parking podziemny. Parking podziemny, stary, chodź, lecimy po parking. Idę. Kurczę, my już tyle czasu tu łazimy, jeszcze nie pośledziliśmy mojej siostry w ogóle, ale dobra. Chodź tu, tu parking podziemny, patrzcie tutaj. Ale to szybki szpil. Tu, pum, parking podziemny, prawda? Tu mamy most zwodzony, czy jak to tam inaczej. Dobra, chodź, lecimy po moją siostrę ją pośledzić, bo kurczę, zaraz się okaże, że odcinek robię ze śledzenia siostry i w ogóle jej nie pośledziłem. Więc chodź, lecimy pośledzić, bo się za dużo rozgadaliśmy tu zdecydowanie. Zobaczymy, co ona takiego robi. Ale czekaj, kolego sympatyczny. Ważna sprawa, możemy być tylko w butach, ponieważ mam tu podkę niewidzialności, prawda? Dwie dla ciebie, dwie dla mnie, chociaż po jednej nam wystarczy. No ja już se też łyknę, ale no dobra, ale same buty zostawiam, żebyśmy siebie widzieli, bo może butów w tych haszczach nie zobaczy. Jakby się patrzyła w naszą stronę, to szybko wiesz, chowasz buty, nie? Okej. No, żebym widział po prostu, gdzie ty biegniesz, bo jak to wygląda. Dobra, czekaj, gdzie ona jest? Jest u siebie na chacie gdzieś. Dobra, czekaj. Dobra, już rozpoczynamy, prawda, śledzonko. Tu, o. Dobra, patrzmy na nią, co ona robi. Pewnie gdzieś będzie łazić po całej wiosce, chociaż nie wiem, no za bardzo. Czekaj, no on jest gdzieś u siebie w domku. Ojej, czekaj, muszę się schować, bo będzie moje buty widać. Ty ściągnąłeś te buty? Ja ściągłem, dobra, bo tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Ja też ściągnę. Dobra, ja podchodzę trochę bliżej niej trochę. Gdzie ona jest? Ej, zgubiłem ją. A nie, dobra, nie, tu jest. Dobra, jest. Ej, dobra, idzie gdzieś. Chyba idzie do wioski, ty. Albo. Nie. Ej, co jest, stary? Ona idzie po Georgia. Ja jestem koło niej. Ona na Georgia się patrzy, widzisz to? Zatłuczę George'a jak nic. Nie no, nie może. George jest kurczę tutaj. Znaczy, no bo to ten George musi żyć. Jest inny George, który zasługuje na smażinkę. Nie mów tak. Nie, żartowałem. Dobra, ej. Ona nie umie flaka użyć. Czekaj, bo coś się wystrzeliła do góry, ale dobra. To trzeba jeszcze wiele rzeczy nauczyć. Ale ej, idzie do Palionowa, idziesz za nią? Nie gadaj, że ona idzie. No ja jestem przy tym. Dobra, no ja idę za nią, ona idzie ciągle tutaj gdzieś. Ja jestem tuż obok niej, stary, bo ja butów ściągnąłem, tak? Buty ściągamy, to dawaj koło niej od razu. Dobra. Ej, dobra, bo ona idzie w stronę szef-shopu, stary. Ja nie wiem, ona chyba zrobi napad na szef-shopa, mi się wydaje. Mi się wydaje, że tu będzie napad na szef-shopa robiony. Ty, ale stoi w miejscu, nic nie ten. O, widziałem jak przebiegłeś, bo się za tobą takie kawałki pokazują. No, tego, o kurde, ona to mogła widzieć przecież. Mogła, ale stoi w miejscu. Dobra, chyba tego nie widzi, czekaj. O, kurczę, mogła widzieć, że coś w ręce trzymam. No tu nie wyjdzie, musi tu obejść koło posągu, ale dobra, no idzie, szuka. Ło, prawie ją popchnąłem. Rozgląda się, patrzyła się na te nasze posągi, chyba jej się ewidentnie podobają. No, komu by się nie podobały, no przecież. No, też prawda, no. No, ale dobra, nie wiem. Tu musi zejść, kurczę, no, dobrze, idzie. Ej, dobra, jest na przystanku, widzisz ją? Widzę ją. Dobra. I co ona teraz? Pa, ale zwiedza, w sumie nie robi nic takiego przypałowego. Ja myślę, że na coś przyjdzie, coś nam zniszczy czy coś. Oby tak nie zrobiła, stary, bo będzie przypał, no ja nie chcę nic tutaj wiesz. O, idzie do mnie na Havirę, będzie pewnie zwiedzać. Pa, patrzy się, ale jak zwiedza, jej tu dawno musiało nie być, no. Bo w sumie my to wszystko tak szybko budowaliśmy. No i dobra, no ja nie wiem co ona robi, ja stoję w miejscu, prawda, żeby mnie nie zobaczyła. Ile mam podki jeszcze? 5 minut, dobra, no myślę, że mi wystarczy, aczkolwiek może być ciężko czasami. Dobra, no i co teraz? Ty, ona tylko wlazła, otworzyła dwie furtki. Idzie? Spojrzała z pogardą na szef-shopa. Spojrzała z pogardą na szef-shopa, ewidentnie, no. Tutaj będzie trzeba się pozastanawiać przed tym, czy ty na pewno chcesz ją jako sekretarkę. Ej, idzie nie, do parkingu podziemnego. To jest bardzo mocny warunek, więc ja już nie chcę. Ej, no dalej się patrzę na te posągi. Ale jest zapatrzona, tylko w jeden, widzisz? Tylko a, jeden no dobra, no widzę, że się tylko w jeden zapatrzyła, no ale no bo to by było niesmaczne, gdyby się w brata zapatrzyła. No ale ty jesteś obślizgłą żabą, to też jest w sumie trochę niesmaczne. Co obślizgłą, kurde? Dbam o wizerunek. I co, wejdzie do tego? Nie wie, jak otworzyć te drzwi chyba. Nie gadaj, że przez szybę wejdzie. Rozwali szybę, wejdzie normalnie. A nie. Otworzyłeś. Myślałem, otworzyłeś? Dobra. Co, wejdzie do środka? Nie wchodzi. A nie, wchodzi, no. Dobra. Boi się wejść. Co ty zrobiłeś? Jak ją wystraszyłeś? Otwórz te drzwi, dobra, ja wchodzę. Dawaj, niech tu wejdzie. Czekaj. Ej, zamkniemy ją tu. To jest plan, nie? Ona nie będzie wiedzieć, jak wyjść. Dobra. I teraz patrz to. Już jest w środku. Ale wziąłeś dźwignię? Nie,
Więc może wyjść, ale... O, ogarnęła, ogarnęła. Mogę zabrać dźwignię, no. Twoja siorka to jest mądra kobieta. No. No niestety nie udało mi się jej wykiwać. Nie ma to tamto. Dobra, no co dalej? Bo póki co nic przypałowego. Ja myślałem, że tu naprawdę jakieś przypały będą. Nie wiem. O, dobra. Wchodzi do mnie na Havirę. Mam nadzieję, że nie znajdzie tego pierwszego zamówienia sobie w shopu, ono jest zbyt cenne. No, to o, czekaj, ja zamknąłem drzwi, a nie wiem, czy ty za mną ten. Pa, wpakuje mi się nie, do sypialni normalnie. Spoko, jestem już w tym, jestem w domku. Czekaj, też? Otworzę jej to, żeby wlazła do mnie. Tak się wszystko pootwierało. Chodź, kurde, tak nie wiem, tak przy mnie patrzała, myślałem, że już mnie zobaczyła ty, ale myślę, że chyba nie. A kontroluj, ile masz potki, bo jak się przy niej pojawimy, to jest mocna lipa. Ty, skrzynki mi przegląda! A to kurde. Nie wiem, czy coś ukradła, czy nie. Pilnuj siory. Dobra, będę musiał później przeszukać jej domek, ale dobra, no... A, dobra. Wychodzi. Nic ciekawego tutaj nie znalazła. Myślałem, że cię rozwali. No widzisz, to jest jednak... Dobra siostra. No i co, i gdzie teraz? Ona tu dalej łazi. Nie ma to tam, to jednak tam. Pa, po ulicy se też tutaj, prawda, śmiga. Patrz, znowu się patrzy, no to jest znowu to. Się patrzy na żabę, no. I co? To jest to. Pa, ale tu jest tyle przestrzeni. Tu trzeba pobudować, stary, jeszcze. Tu trzeba coś wybudować, jakiegoś ciekawego. Tak, no tu na pewno będzie budowane. Przecież patrz, że zbudowaliśmy już teraz. No. No właśnie, możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba to, co wybudowaliśmy. Ej, no dobra, bo ona tak sobie tylko zwiedza, stary. Ja nie wiem, ja liczyłem tutaj na jakiś, prawda, jakiś przypał. Że nie wiem, że ona przyjdzie, tak. Jakiś TNT postawi, jakieś pułapki i inne takie. Ona tak sobie przyszła, prawda, stragany pooglądać i tak dalej. No normalny, prawda, osoba, która sprawdza, prawda, jak to się nazywa. Miasto, która sobie zwiedza, nie? Tak, podróżnik. Dobra, to chodź, turysta. Musimy się pożegnać, ale musimy się pożegnać obok siebie, więc chodź tam, gdzie kupiliśmy psa. Może ona... Czekaj, gdzie to było? Pies. Schronisko. Pierwsze drzwi, nie, drugie drzwi. Ja tu zakładam zbroję, prawda, stanie obok mnie. Zakładam zbroję. O, super, dobra. I w tym momencie dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Może następnym razem, jaką pośledzimy moją siostrę, no to może coś bardziej przypałowego nam się wydarzy. Zobaczymy, może ma jakieś tutaj, prawda, niecne plany na to wszystko, albo inne takie. Nieważne, w każdym razie widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Hello.